Rok 2012 to chyba najczęściej wymieniana data na Litwie. Wtedy ma się zakończyć legendarna już i kontrowersyjna reforma oświaty, która boleśnie może uderzyć m.in. w polski system oświatowy na Litwie. Istniejące szkoły średnie mają zastąpić progimnazja i gimnazja, a sam uczeń po zaliczeniu podstawówki, czyli progimnazjum, dokona wyboru pomiędzy gimnazjum a szkołą zawodową. Ambitna młodzież polska może się jednak zetknąć z dodatkowym problemem – brakiem polskiego gimnazjum w pobliżu. W myśl nowej ustawy niewiele szkół polskich będzie w stanie spełnić warunki akredytacyjne, głównie z braku dwóch równoległych klas na roku. Polskie szkoły średnie zostaną więc zdegradowane do podstawówki lub nawet zamknięte. Może znaleźć się taka sytuacja, że po podstawówce polskiej dzieci będą musiały udać się do litewskiego gimnazjum. I tego się Polacy obawiają najbardziej. Więcej niż dwa gimnazjum w Wilnie raczej nie utrzymają się, a największe zagrożenie pozostają ze szkołami, które są na obrzeżach miasta Wilna. To są przede wszystkim szkoła Kraszewskiego i Giergiszki. Te dzielnice są jakby udostępnione, bo są dzielnicami miasta Wilna, ale są na uboczu. I tutaj faktycznie, jeżeli nie dostanie szkół średnich, to w tym wypadku będzie faktycznie bardzo wielki problem, bo dzieci będą musieli dojeżdżać dość sporo odległości. W Wilnie dwa obecnie działające gimnazja są położone w południowej części miasta. Dojazd z północnej części zajmie więcej niż godzinę, a z peryferiów miasta jeszcze więcej. To wielu zniechęci, a w pobliżu, tuż za rogiem, zabiegają o ucznia szkoły litewskie, których w Wilnie nie brakuje. Sytuacja jeszcze gorzej wygląda w rejonie wileńskim i solecznickim. Jeżeli chodzi o rejon wileński, który naprawdę jest bardzo rozległy, okala całe Wilno i powiedzmy nie jest w jednym miejscu gdzieś geograficznie położony. Szkoła ma służyć uczniowi, prawda? Powinna być jak najbliżej tego ucznia. Uczniowie musieliby docierać do gimnazjów w mieście, prawda, w Wilnie. Pokonywaliby 30-40 kilometrów. Coś znowuż jakieś nierealnością, prawda, w dobie obecnej, że to trzeba do szkoły tracić tyle czasu, by do niej dotrzeć. Specyfiką rejonu wileńskiego i solecznickiego ze względu na ich wielonarodowy charakter pozostają małe szkoły, w jednej miejscowości nawet trzy, ale w trzech różnych językach nauczania. Żeby zostały właśnie szkoły średnie, bo z tych 21 szkół obecnie funkcjonujących średnich w rejonie wileńskim, to 16 szkół oferuje nauczanie w języku polskim i z tych 21 mogą być akredytowane tylko jeszcze dwie szkoły. Podstawowym kryterium, któremu nie możemy sprostać, to są dwie klasy równolegle starsze. Do 31 marca samorządy mają sporządzić plan reorganizacji szkół według nowej ustawy. Polacy na razie próbują wpłynąć na zmiany samej ustawy. Państwu powinno i zależy na zachowaniu szkół mniejszości narodowych. Rozumiemy, że te szkoły wymagają ulgowego traktowania. Kryzys gospodarczy nie ułatwia zadania, ale poszukujemy kompromisu i uwzględnimy zakres ulg w ramach specyfiki szkół mniejszościowych. To nic nowego. Podobne deklaracje padają od dziesięcioleci. Reorganizacja szkół toczy się już od lat, a z każdym rokiem zagrożeń dla polskiej szkoły miast ubywać tylko przybywa. Nie ma żadnych ulg jak dotychczas i naprawdę minister, jeżeli tak komentował, no to mija się z prawdą. Warto byłoby, żeby w tej ustawie o oświacie zostałaby reglamentowana działalność szkół mniejszości narodowych, no bo my jesteśmy w innej sytuacji. Nie wygląda na to, by nastawienie władz miało się zmienić, ale brakuje też alternatywnego planu ratowania zagrożonych szkół. Bezradność czy też ślepa wiara w zmianę nastawienia wobec polskich szkół? Ustawa nie jest doskonała, ciągle zmieniana, budząca kontrowersje, ale też nadzieję, że jakoś to będzie. Nie do końca opracowane ustawowe dokumenty, które mają przyjąć przez Sejm, jeszcze nie jest wiadome. A w tym czasie reforma nabiera tempo. I tu jest taka niezgodność. Urzędnicy i samorządowi, i Ministerstwo Oświaty z jednej strony pędzi reorganizację, z drugiej strony pewnej jasności nie ma, jaka zostaje przyjęta nowa ustawa oświaty. Rację jednak mają również ci, którzy twierdzą, że czasu zostało niewiele i nie ma co liczyć na wspaniałomyślność władz w Wilnie albo pomoc Warszawy. Jasna rzecz, że dla szkół mniejszościowych mogą te kryteria być inne. Ale to chodzi o to, że trzeba zabiegać, ale już nie na poziomie miasta, ale na poziomie Sejmu. No i mamy ku temu też przecież swoich przedstawicieli, którzy mogą stosowne poprawki zgłaszać, ale na miłość boską tylko nie w 2012 roku. Najgorsze, że rozgardiasz, nieustanne ataki na polskie szkolnictwo i brak wiary rodziców w lepsze jutro prowadzi do kurczenia się polskich szkół, a głównie liczba uczniów przesądza o przyszłości polskiego szkolnictwa na Litwie.
Konsolidacja, próba rozwiązania problemów i wzmożona aktywność rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, polskich organizacji, jednym słowem wszystkich, mogą uratować polską szkołę na Litwie. Dziś w dobie dużych zagrożeń, ale wciąż ogromnej szansy staje przed tą szkołą szekspirowskie pytanie być albo nie być. Jest to o tyle ważne, że w dłuższej perspektywie przesądzi to zachowanie w ogóle polskości na Litwie. Niestety dziś czas naszej audycji powoli dobiega już końca, ale żegnając się z Państwem, chcemy jeszcze oddać hołd pamięci jednemu z najbardziej znanych i zasłużonych Wilniuków. Odszedł od nas w pierwszych dniach tego roku. Zbieracz, fizyk, przedsiębiorca. Taki napis na własnym nagrobku zażyczył sobie Tomasz Niewodniczański, bodajże największy polski kolekcjoner, posiadacz bezcennych zbiorów poloników i współwłaściciel znanego niemieckiego browaru w Bitburgu. Przyznawał, że na stworzenie kolekcji przeznaczał w ostatnich 40 latach niemal wszystkie swoje pieniądze i cały wolny czas. Przed 5 laty po raz pierwszy i ostatni zaprezentował ułamek swoich zbiorów w rodzinnym Wilnie, które po wojnie musiał opuścić, zostawiając tu groby kilku pokoleń swoich przodków. Jestem nie tylko Wilnianinem z dziada i pradziada, ale kocham to miasto, gdzie mój dziad wybudował pierwszą elektrownię i kocham Uniwersytet Wileński, którego absolwentami byli moi przodkowie, zaś mój ojciec profesorem, a matka pracownikiem naukowym. Tam urodzony, tutaj opuściłem jako dziecko 12-letnie w 1945 roku i od tego czasu bałem się jechać do Wilna, bo się bałem, że ślady przeszłości mogą być zbyt szokujące. Pod wrażeniem przyjęcia na Litwie Tomasz Niewodniczański pozostawił wówczas w darze dla odbudowywanego Pałacu Książąt w Wilnie kilka cennych eksponatów. Jednak najcenniejszą część swojej kolekcji w ostatnich miesiącach życia przekazał w depozyt wieczysty Zamkowi Królewskiemu w Warszawie. Podarowany zbiór map oceniany jest przez ekspertów jako największa prywatna kolekcja kartograficzna na świecie, ale dla polskiej kultury nie mniej cenne są także ryciny, dokumenty oraz listy i autografy, m.in. bezcenny notes Adama Mickiewicza. Kocham Litwę, czuję się Litwinem w sensie mickiewiczowskim, to znaczy to jest moja nie ojczyzna, ale moja kraj mój. Mimo że wileński okres jego życia był dużo krótszy od krakowskiego, gdy po ukończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego został obiecującym naukowcem w dziedzinie fizyki jądrowej, czy niemieckiego, gdy zrezygnował z kariery naukowej i przejął interesy browarnicze swego teścia, to jednak do końca życia Tomasz Niewodniczański pozostawał przede wszystkim Wilniukiem.